Tak jest, levelujmy naszą drogą Hexat. Co by ci tutaj dać? Sądzę, że skoro już masz styl walki jedną bronią, to najbardziej ci się przyda Sejmitar Wakizashi Ninja To. A więc teraz rozdajmy sobie punkty, bo widzę, że chyba cofnęło mój wybór. Zobaczymy, jak bardzo uda mi się to rozwinąć. Oczywiście znajdowanie pułapek najbardziej się przyda, ale w drugiej kolejności może się przydać ciche chodzenie i krycie się w cieniu. Tak mi się jakoś wydaje. I zobaczmy, co jeszcze się uda rozdać tutaj. Kusi mnie. Katenie. Cóż, nie jest to rozwinięcie, które jest dla mnie idealne, ale niech będzie w ten sposób. No i super. A to był chyba glitch. Okej. Nie spodziewałam się, szczerze mówiąc, w tym momencie tego dźwięku. Dobra, co my tutaj mamy? Przede wszystkim zgarnij to. I dozbrojmy cię tym, co porzuciła Klara, kiedy tak niecnie ją zabiłaś. I've a favor I must ask you. Śmiało, Hexat. I need you to hold on to this for me. A co to jest? This was Dragomir's secret weapon. A way to easily transport his coffin wherever he traveled. Dawało mu to ogromną przewagę podczas prowadzonych przez niego kampanii. Kazał nosić tę torbę swoim zaufanym porucznikom, by w razie odniesienia poważnych ran mógł się niemal natychmiast zregenerować. I ufasz mi na tyle, by powierzyć ją właśnie mnie? Jestem zaszczycona. You should be. My life is literally in your hands now. Tylko że ty, moja droga, masz w tym momencie przewagę nad każdym. Ponieważ ktoś cię zabije i ty wstajesz. Po prostu dostajesz się do tej trumny w torbie i przypomina mi to piwnicę, jesteś z powrotem w pełni sił. Czego nie mogą powiedzieć pozostali towarzysze w ekipie. Chociaż tamtych faktycznie mogę wskrzesić jakimś zaklęciem. Syl niestety nie może powiedzieć, żeby miała tyle szczęścia. W momencie, gdy zginie, jej esencja natychmiast idzie, siup, zostaje odebrana. Koniec. Nie ma. Dopóki pręt pozostaje na miejscu, potężna magia uniemożliwia ci opuszczenie grobowca. Tak jest, wobec czego zabierzmy go stąd. Pręt wysuwa się z łatwością, a towarzyszący temu odgłos szczęknięcia wskazuje na to, że wejście ponownie stoi otworem. Więc sprawdźmy to. O! Oho. Ah, my eyes. Wszystko w porządku? I'll survive. More than I could say if I wasn't wearing Dragomir's cloak. Wiem teraz przynajmniej, że te łachmany spełniają jednak swoje zadanie. No, dobrze wiedzieć, tym bardziej, że z tego co widzę, to jest środek dnia. To faktycznie lepiej by było, żeby to dziadostwo działało. Szczególnie jeżeli jest równie gustowne, co mokra szmata do podłogi. Dobra, zabierajmy się z tego ponurego miejsca. Należy zebrać drużynę. I must speak with you. It involves business. Jakiego rodzaju interesów? My business. Gdy ty byłaś zajęta, ja skontaktowałam się z moim dawnym pracodawcą. Kazał mi czekać na kolejne rozkazy. Więc co teraz będzie? I am free to do as I please. W końcu jednak skontaktuje się ze mną jeden z agentów L. Będzie miał dla mnie zlecenie. Wtedy zdecydujesz, czy jesteś zainteresowana. W porządku. What would please me right now is to get moving. Shall we? Oczywiście, zabierajmy się stąd. Hello, Hexat. It's been a while. O nie. Cabrina, the years have been kind to you. 200 lat? Not so kind as they've been to you. Undeath suits you. Hexat, kto to jest? I am Cabrina. She brings word from my employer, El. At least,
I assume she does. A przypuszczasz tak, bo... I was given an assignment. I've yet to finish it. Nie rozumiem cię, Hexat. Hexat's a professional. She knew the risks when she took the job. What does El want? He requires a scepter once possessed by Nan Kong Chi, first high priest to the cult of the Black Leopard. Gdzie jest to berło? The crypts of Durkon. The crypts of Durkon are in Shulong. Zawsze chciałam zobaczyć Shulong. Durkon's crypts are but a step away from Am's graveyard for she who holds the cask of Dragomir. Artefakt umożliwia przemierzanie grobowców, albowiem domy umarłych połączone są ze sobą nićmi, które hełm może rozszerzyć, umożliwiając tym samym przejście. Nie muszę chyba przypominać, że nie należy nakładać hełmów? Nie? Dobrze. Idź zatem i przynieś El pazur czarnego lamparta. Zgłoś się do mnie, jak tylko tego dokonasz. It will be done. One other thing. Co ty robisz? Making preparations in case you're tempted to leave the job unfinished. Póki nie zdobędziecie tego, czego chce El, hełm będzie działał jak bilet w jedną stronę. Nie powrócicie tu, dopóki nie wypełnicie zadania. Niezbyt to uczciwe. Fair. Well, aren't you the cutest thing? I'd tell you to take care, Hexat. But I know you always do. Dragomir's cask will allow us to tombwalk to Shulong. Widzę, że perspektywa skorzystania z hełmu nie napawa cię radością. It didn't work out well for me last time. W porządku, chodźmy. Zobaczymy, jak skończy się to tym razem. Oho. I jak widać, mamy tutaj takie klimaty lekko azjatyckie. Ale, moja droga, przejdź się może trochę naprzód. Ty ją wspomożesz oczywiście. Tak, tak. Standardowa taktyka. O, proszę. To dobrze, że jesteś gotowa. W tym miejscu musisz być gotowa. Jan. O, potrafię zrobić coś takiego. To dobrze. No proszę, wszystko pozamykane. No dobra, zobaczmy, co tutaj znajdziemy, pomijając pojedyncze sztuki złota i czaszki. Perła. Jak miło. Dobra. Okej, okay, ktoś tu jest. Może będzie chciał z nami rozmawiać. Intruzi! Intruzi w krypcie! Zabić ich! Zaczekajcie, nie chcemy walki. Hold your positions. These aren't like the other invaders. Pozostałych najeźdźców? Hideous creatures from the Underdark have penetrated the crypt of scholars. Pożarły zakonserwowane mózgi naszych przodków. O, to chyba nawet wiemy kto. Wskażcie mi, gdzie są, zapłacą za swe niecne czyny. I am Kinu, commander of the Spirit Guard. Czy mieliście już do czynienia z istotami podmroku? ty nie masz teściowej, Syl. Owszem, i nie były to przyjemne doświadczenia. Few people do. Help us kill them, and we shall not prevent you from exploring the rest of the crypt. To brzmi jak niezły układ. Czyś ty oszalał, Kino? Nie możesz pozwolić im przejść. Do we have an agreement? Tak jest, umowa stoi. The crypt of scholars is to the south of here. Good fortune be with you. Pięknie. Otworzyłeś mi przejście, więc zaraz z niego skorzystam. Ale sprawdzę wpierw, cóż takiego kryje się tutaj. Tu musiała być kiedyś piękna, fantastyczna broń, ale niestety, ponieważ była niemagiczna, uległa destrukcji. Ciekawa jestem, czy tutaj też jest płot. Nawet nie skończyłam mówić.
Nie skończyłam mówić. God dang it. O, proszę. Zobaczmy, cóż to takiego? Ty tego nie zidentyfikujesz, ale Nira powinna już być w stanie. Tak jest. Amulet ochrony życia. Rzuty obronne plus 3 przeciwko śmierci, tak? Ha, ha, ha. Ty niestety, misiu, nie możesz nosić. A ty masz swoje. Ciekawa jestem, czy jesteś w stanie nosić to. Nie. Oh well. Wygląda na to, że ten amulet jest dla niej wyjątkowo ważny. I mimo tego, że nic nie robi, ona się go nie pozbędzie. Nawet mimo tego, że wcale bym nie żądała od niej zabrania tego z jej ekwipunku. No ale cóż. Wszystko jest zapułapkowane. Ja rozumiem, że obawiają się rabusiów, ale jeżeli mają strażników w postaci duchów... Okej. Niech im będzie. I znając życie, naszym problemem tutaj są właśnie umbrowe kolosy, czyli będą też... jakim tam? Ilithidzi. Myślałem, że to Golodon. Ty nie rzucisz to? Żadnego zaklęcia na razie, a ty masz właściwe zaklęcie? Nie, nie masz. No, to będzie skomplikowane. Ready for anything. Słucham cię. Ty nie, ale ty jak najbardziej na umbrowego kolosa, ty miśku również bij. Nie krzycz, słyszę cię całkiem dobrze. Bez tragedii. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Biednemu misiowi się tylko mocno oberwało. Już ten fakt naprawiamy. No i cóż, spróbujemy jakoś się dostać tam i nie zostać zabitymi. I teraz tak, przede wszystkim ten ziomek. Uuu, pani! Nie, ja nie, nie. Wilson też nie. Okej. Hola, hola, hola. Biedna Nira. Wycofać się! Ale ty... Tu, bić się. Fakt, że niżej się oberwało, trochę mi przeszkadza. Spróbujemy to jakoś obejść. No i masz, babu, placek. No już, już, już. Ech, że też trzeba wskrzeszać Nirę. No. The monsters are dead. Thank the ancients.
To było ponure zadanie, ale cieszę się, że mogliśmy pomóc, Kino. As am I. Now, I believe you agree to let us go get the claw of the black leopard. Kino, nie, nie możemy ich puścić. They honored the end of the bargain. We shall do the same. The black leopard's claw can be found in the crypt of Nang Kun Chi. Through there. Dzięki ci, Kino. No dalej, Yoheiro, rzucaj zaklęcie, dziękuję. Yes, that's it. Przyznam szczerze, że udało mi się trochę wymigać z tej walki, używając przyzwańców. No ale cóż. Nie lubię się na niskich poziomach bić z łupieżcami umysłu, jak widać. Za bardzo mnie bolą. To nie jest żaden trash, moja droga. To jest... To są same skarby. Zastanawiam mnie tylko, czemu się przerzuciłaś wtedy na kijaszek. Oh well. Ty się ulecz troszeczkę, żeby nie było. W ogóle masz ty jeszcze? Właśnie. O, proszę. Ty. If that is what you want. I am ha. That's how it's done. No, proszę, proszę, nieźle z tymi kosztownościami w tej okolicy. Tu jest bida z nędzą, być może już ograbiłam to. Proszę cię, sprawdź, pardon, czy nie ma więcej pułapek. Odbiło mi się dziepą. Nie wygląda to źle. Ty jeszcze się rozejrzyj w tę stronę. Wykonam to zmyślnie i dokładnie. Choć niekoniecznie szybko. Fear not. I'm watching your back. If that is what you want. Okej, okay, może być. Może być. Oho. That design. Wszystko w porządku, Hexat? Fine. I just... The designs remind me of my mother. Opowiedz mi o niej. I never knew her. Not well. She was a maze walker of Ubteo. What they would call a cleric in arm. Ja również nie znałam swojej matki. Imoen i mnie wychowywał człowiek o imieniu Gorion. What I am, what I became, cannot be laid at her feet. To samo tyczy się moich ciotek. To one mnie wychowały. To były kobiety przepełnione dobrocią. Tęsknisz za nimi? I miss much of my old life. Or I would if I let myself think of it. The past is past. Enough of this. We've work to do. No cóż. Ale dobrze wiedzieć, dobrze znać kolejny szczegół z życia Hexat. Tylko, że w takim wypadku my się możemy udać... Właśnie, tutaj już wszystko, więc tędy. Ups. A! Misklik. Nie znoszę tego. Moi drodzy. Cicho ciemni. Myślałem, że to Goliadon. Sprawdzajcie proszę, czy są tu jeszcze jakieś pułapki. Certainly. Ehehehe. Wiedziałam, że przezorność będzie wynagrodzona. You are lucky I'm here. Tak, zdecydowanie. Bo oni tutaj nawalili tych pułapek na grubo. Widmowy mnich, widmowy kapłan. Ugh.
Miej się na baczności, nie dotykaj niczego, co znajduje się za tym pomieszczeniem. Nan Kung Chi i tak niebawem unicestwi cię za to wtargnięcie. Gniew jego będzie jednak po trzykroć większy, jeśli zbezcześcisz miejsce jego spoczynku. Będę miała to na uwadze. I hope you won't let it stop you. It certainly won't stay my hand. Spokojnie, spokojnie. Fakt faktem, nie powinniśmy teraz, z tego co mnie pamięć nie myli, grzebać w rzeczach, które tutaj są. Bo może się to skończyć niepotrzebną walką. A i tak jeszcze przyjdzie nam tutaj walczyć, więc nie ma sensu prowokować kolejnych walk. Tak jest. Widmowy mnich, widmowy kapłan. W porządku, zaraz się rozejrzymy, co tam jest. Kolejni widmowi mnisi i kapłani. Ha! Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Już kojarzę, co to za miejsce i co nas tutaj czeka. Przejdźmy sobie. Spróbuję najpierw odpocząć i doprowadzić drużynę do porządku. Można tutaj, pięknie. Co? Czy gdzieś tu jest? W takim razie skorzystamy z tego faktu. I mój drogi, również z Nirą wraz będziesz rzucać zaklęcia. Nie krzycz! Słyszę cię całkiem dobrze. Jan Jansen, do usług. Cieszy mnie twoje zaangażowanie. Tak. I co by tu jeszcze? Przyspieszenie się przyda. Mów, na pewno. Ty oczywiście to. Pardon, prawda? Odbiło mi się ziepą. Chyba na razie może być tak. Tak mi się jakoś wydaje. Sługa natury czeka na twoje słowa. Misia też trzeba osłonić, żeby nie było. Dobra. W porządku. Fantastycznie. Tylko oczywiście ty też załóż sobie pancerz, żeby nie było. No cześć. Ktoś ty, odejdź, jestem zajęty. Jestem Silmathiel. Cieszę się, a teraz precz, rozpraszasz mnie. Z przyjemnością, ale zanim pójdę, czy mógłbyś wskazać mi drogę do pazura czarnego Lamparta? Ha! Pazur może otrzymać jedynie ten, kto posiada klucz do krypty mistrza, a ty go nie masz. A gdzie go znajdę? Chciałabyś wiedzieć, prawda? Cóż, tak, dlatego pytam. Na zewnątrz komnaty znajduje się 6 sarkofagów. W każdym z nich spoczywa zaufany porucznik mego mistrza. Pokonaj ich, a udowodnisz, że jesteś godna. Wtedy dopiero dam ci klucz. Zrobię to i udowodnię, że jestem godna. Idźcie już. Jeśli przeżyjecie, powróćcie, a ja dam wam wówczas klucz. No już, wynocha! Jak sobie życzysz. A word. We don't necessarily need to do as this Ki Chin Sang says. All we need is the key. Think on that for a while. Spokojnie. Nie kuś. Zrobimy to jak trzeba. Nie będziemy nikogo okradać. What'll it be? Aczkolwiek nie jest powiedziane, że w pełni uczciwie wygramy walkę. Łe. Fine. Jeden. Drugi. Trzeci. Gryź ziemię! Upadła! Wygląda na to, że czwarty. Trzeci! Twoje kolana już to moje!
Okej, okay. Broń nie nadaje się do użytku. Ja nie przerzuć się na to. I teraz odsuńcie się wszyscy od siebie, żeby się nie zarażać, że tak powiem, wzajemnie tym dziadostwem. Tak. Jestem gotowa. Zaraz mu to przejdzie. No, pięknie. Ech. Ups. Misklik. Pokonałaś ich, pokonałaś wszystkich. Dopiero się rozkręcam, starcze. Błagam, oszczędź mnie, proszę, oto klucz, weź go, należy teraz do ciebie, ale pozostaw twego dobrego sługę Kinchi Sanga w spokoju. Dziękuję za klucz Kinchi Sangu, bądź spokojny, jest w dobrych rękach. Oto się nie martwię, pani, nie wyobrażam sobie, żeby klucz miał być bezpieczniejszy u boku kogokolwiek innego. Spokojnie, spokojnie. Jak widać, moje metody się sprawdziły. Ech. Najwyższy czas. I będzie trochę złomu na sprzedaż. Przepraszam. Już jak to naprawiam. Robię to za rzepę. Ty wszystko robisz za rzepę. No. Całkiem zgrabnie to poszło, ale i tak musimy odpocząć. Tada! I teraz możemy wejść tutaj. Proszę. Na szybko tylko się przygotuję, żeby nie było. Bo tutaj też może być trochę bardziej grubo. Mów, o co chodzi. Bardzo pewnie odbiło mi się ciepło. Sługa natury czeka na twoje słowa. Widzę, że potrzebujesz mych umiejętności. Dobra. Pięknie. No i masz, babo placek. Łapka. Cześć. Who dares defile the resting place of Nan Kong Chi? Jam jest Silmathielo, wielki i szlachetny. Poszukuję pazura czarnego Lamparta. Yes, I'm sure all we need to do is ask for it nicely and he'll hand it right over. Warto spróbować. You sought the Black Leopard's claw, but have found only death. Cóż, sam tego chciałeś. Nie ma nawet żadrapania? Nie ma nawet żadrapania? Jep. To by było na tyle. Juhu. Myślałem, wiesz, przypomina mi to dawne czasy. Mogło pójść dużo gorzej. We have the claw. I'm alive and free. I'm inclined to think of this as a win. Let's get out of here. Zaraz, upewnijmy się, czy opróżniliśmy ten grobowiec ze wszystkiego, co ma nam do zaoferowania. Bo ja chętnie zgarnę sobie to zaklęcie, ale przesuńcie się. Co? Tak, tak. Standardowa taktyka. Tak jest. I... Hexat, rozejrzyj się tutaj, czy nie da... Właśnie, czy nie nadepnę ponownie w tę samą pułapkę. Jak widać. Okej. Okay. O! Impressive. Bardzo. Wielokrotnie ta sama pułapka w jednym miejscu, po prostu z lekkim tylko przesunięciem. Równie dobrze mogła tam być jeszcze trzecia.
No ale dobrze, wygląda na to, że tutaj już wszystko, ale... Czy tutaj zdołamy zgarnąć, co tutaj leży? Oto jest ciekawe pytanie. I am ready. Easy enough, if you know what you're doing. Oczywiście wyłazi coś. Mumie! Daje życie i ona ją wie! Nick! O, potrafię zrobić coś takiego. Ziemię! Upadła istoto! Jesteś chory, Janie. Trzeba cię wyleczyć. Żebyś nie jojczał. To jest... Nie, gdzie jest leczenie chorób? Już wyzdrowiałeś? Jeszcze nie. Gdzie jest leczenie chorób? Dobra, nieważne. O, już wyzdrowiał. Okej. Okay. Już nikt tutaj więcej nie wstanie, co? Mam taką nadzieję. Aczkolwiek jeszcze jacyś są. Tu cisza. Tu cisza. Tak, idę. Jestem gotowa. Daj mi jeszcze parę minut. Już się robi. Ech, skarby, skarby. No już, już, już. Spokojnie. Jestem w stanie pomóc tylko w ten sposób. Najwyższy czas. Zabierajmy się stąd. Dobrze. I hope you won't let it stop you. It certainly won't stay my hand.